Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców, ale zacznę od tego, co mam na głowie, ponieważ mam nowy kolor. I już na Instagramie mogłyście zauważyć zdjęcie, na którym pokazywałam, że zmieniłam kolor włosów. I posypało się bardzo dużo komentarzy odnośnie tego, jak to zrobiłam, że to tak wyszło. I już na wstępie powiem, że nie jestem profesjonalistą. Na własne ryzyko zdecydowałam się zrobić to sama w domu, ponieważ kiedyś już sama rozjaśniałam włosy. Wiem, jak moje włosy na takie zabiegi reagują. Moje włosy są zdrowe, gęste i tak jakby czułam, że mogę sobie na to pozwolić, ale nie polecam Wam robić tego samemu w domu, jeżeli kompletnie nie macie o tym pojęcia albo macie bardzo zniszczone włosy. Lepiej poddać się specjaliście, żeby nie zrobić sobie kuku na głowie. Natomiast ja uznałam, że mam ważniejsze wydatki aktualnie niż wydanie kilkuset złotych na włosy, a chciałam mieć taki kolor, więc poszło. Już w opisie pod zdjęciem, które dodałam na Insta, wspominałam, że wyszło bardziej brzoskwiniowo niż różowo. Różowo jest na górze, ponieważ tam włosy mi się bardziej rozjaśniły niż na dole, ale i tak jestem zadowolona z tego, co wyszło, bo wyszło ładnie, pastelowo, ale będę jeszcze dążyć do tego, żeby całe włosy były w tym odcieniu, który jest na czubku głowy, czyli żeby były bardziej różowe. Ale pojawiło się bardzo dużo komentarzy odnośnie tego, jak to zrobiłam, więc szybciutko przejdę przez to, jak uzyskać taki kolor, jeżeli chcecie pokombinować w domu i oczywiście macie o tym pojęcie. To tak, zaczęłam od rozjaśniacza firmy Sajos. Oczywiście wyszło mi żółtko na głowie, jak to po każdym rozjaśniaczu. I wtedy takie żółtko trzeba sobie stonować. Trzeba to żółtko ochłodzić i wtedy ochładzamy to fioletowym kolorem. I użyłam tutaj płukanki Cameleo, którą mieszam z odżywką. Po prostu barwię odżywkę za pomocą tej płukanki i nakładam na włosy. Trzymam jak mi się tam podoba. Będziecie widziały efekt. Jak Wam się już stonują te włosy do odpowiedniego momentu, to wtedy możecie to wszystko spłukać. Więc zaczęłam od tej odżywki zmieszanej z płukanką i następnie nałożyłam tą farbę. Jest to L'Oreal Colorista. To jest farba, która wyszła niedawno i jest to farba trwała. Jest to pastelowy róż i ta farba, powiem Wam, że raczej efektu dużego nie dała. Ona mi jeszcze trochę stonowała te włosy, one miały jeszcze chłodniejszy odcień, natomiast jej za bardzo nie było na tych włosach widać. Jedynie tutaj na odroście, który rozjaśnił mi się najbardziej, było delikatnie pastelowo-różowo, więc jeżeli macie białe włosy, jak najbardziej ona będzie super, ale na ciemniejsze ona się nie nada, bo jest po prostu za słaba. Więc następnie dołożyłam sobie do tego wszystkiego płukanki różowej z Joanny. Możecie też użyć płukanki różowej Cameleo, bo wiem, że teraz jest, ale użyłam tej z Joanny i również zmieszałam ją z odżywką, nałożyłam na włosy i wyszło to, co widzicie. Więc jedyną zasadą, żeby wyszło pastelowo, jest to, żeby rozjaśnić włosy jak najbardziej się da i następnie stonować je właśnie za pomocą takich produktów. Nawet nie musicie, powiem Wam, używać takich farb tego typu, bo to jest przereklamowane raczej. To Wam fajnie stonuje włosy albo doda Wam takiego refleksu, natomiast nie będą to włosy pastelowe. Jedyne, czym możecie je uzyskać, to albo tonery stricte, tonery, które oblepiają włos ze wszystkich stron. Polecam Wam toner firmy Pravana. To jest mój sprawdzony toner w takim właśnie odcieniu pastelowego różu. Dodam Wam link w opisie do tego tonera. Albo właśnie po taniemu takie płukanki, które dają bardzo podobny efekt. I tylko trzeba pamiętać, że tonery i płukanki zmywają się w trakcie mycia włosów, więc trzeba to wszystko reaplikować. Natomiast w przypadku płukanek nie jest to żaden problem, bo możecie nałożyć na całe włosy razem z odżywką i fajnie równomiernie się farbują, więc to Wam serdecznie polecam. A teraz przechodzę już do ulubieńców, bo za dużo gadam o włosach. Zacznę sobie tutaj od pielęgnacji. Pierwszym produktem jest gąbka Konjac. Jest to gąbka, która na pierwszy rzut oka jest dziwna, ponieważ ona jest twarda jak pumeks. A
biorąc pod uwagę to, że jest przeznaczona do oczyszczenia twarzy, włącza nam się tutaj znak zapytania, czemu ona jest taka twarda. A to dlatego, że trzeba ją dokładnie namoczyć, żeby ona się zmiękczyła i żeby miała taką bardzo śliską konsystencję. W momencie, kiedy jej dobrze nie namoczycie, może Wam zrobić krzywdę, jest po prostu tak twarda. I polecam Wam włożyć taką gąbkę do naczynia z wodą, żeby ona dobrze wpiła tą wodę, bo gdybyście miały ją moczyć pod kranem, to za długo to po prostu potrwa, za dużo wody zmarnujecie, żeby ona tak w pełni się namoczyła. I właśnie po namoczeniu, kiedy ona już jest taka mięciutka, ona świetnie się sprawdza do oczyszczania twarzy, ponieważ do niej nie musicie już używać żadnych produktów oczyszczających. Ona sama w sobie ma właściwości oczyszczające. I ja uwielbiam jej używać przykładowo rano, kiedy budzę się, chcę na szybko umyć twarz, skutecznie, ale bardzo szybko. Właśnie przemycie taką mokrą gąbką całej twarzy sprawia, że pozbywam się całego tego sebum, które powstało w ciągu nocy. Pozbywam się też wszystkich resztek maseczki bądź kremu, który nałożyłam wieczorem. I twarz jest gotowa do aplikacji makijażu, więc do tego Wam serdecznie ją polecam, jeżeli chcecie właśnie na szybko oczyścić twarz. Oczywiście możecie używać do niej różnych produktów. Ona Wam je po prostu mocno nie spieni, jak każda gąbeczka, więc będzie to na pewno bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o zużywanie ilości produktów, niż nieużywanie takiej gąbki, ale największym jej plusem jest właśnie to, że ona sama w sobie jest oczyszczająca i to jest super sprawa. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi dokładnie z tymi gąbkami Konjac, z czego one są stworzone, dlaczego one tak super działają, to polecam Wam film Czarszki. Ona w swoim filmie na temat właśnie tych gąbek wyczerpała temat do końca, więc tam Was zapraszam, bo nie chcę tutaj Wam zająć całego odcinka na tłumaczenie, dlaczego właśnie ona jest taka fajna i taka naturalna. Natomiast polecam Wam się jej przyjrzeć, jeżeli lubicie naturalne, oczyszczające rzeczy, które no naprawdę robią dobrą robotę, więc... Lubię jej używać. Ostatnio używam jej regularnie i też widzę po mojej skórze, że jest fajnie oczyszczona, więc faktycznie nie jest to ściema, tylko działa. Kolejnym produktem, który chcę Wam serdecznie polecić, są toniki firmy Evre. I po pierwsze wielki, ogromny plus za opakowanie. Mamy tutaj atomizer, przez co możemy sobie spsikać całą twarz produktem, nie marnując go w waciku. Zazwyczaj tonik wylewamy na wacik, tam wchłania większa ilość produktu, zamiast lądować na naszych twarzach, więc to jest bardzo wydajna opcja. I kolejną sprawą jest to, że psikanie twarzy za pomocą toniku jest delikatniejsze dla wrażliwej cery niż smarowanie wacikiem, ponieważ wacik nawet bardzo wrażliwe cery może podrażnić, więc to Wam serdecznie polecam. Jak widać, mam ten tonik w dwóch wersjach, obie uwielbiam. Pierwsza wersja to Magic Rose, różany tonik do twarzy z kwasem hialuronowym. To jest produkt bardzo dobrze znany na YouTubie, skierowany do każdego typu cery, ale ja w szczególności polecam go, jeżeli macie skórę suchą, ponieważ on łagodzi, nawilża i niweluje uczucie ściągnięcia po oczyszczaniu. On jest tak przyjemny, że jeżeli macie suchą skórę, to na pewno będziecie z niego zadowolone, ale też jeżeli szukacie takiego uniwersalnego toniku do każdego typu cery, to ten będzie świetny. Natomiast ostatnio też bardzo często używam, widać po zużyciu, tej serii Pure Neroli. Jest to normalizujący tonik do twarzy i on jest skierowany do cery tłustszej, ponieważ on normalizuje to wydzielanie sebum. I faktycznie zauważyłam, że on mi uspokaja strefę T. Ja wspominałam jakiś czas temu, że ostatnio zauważyłam, że moja strefa T zaczyna się przetłuszczać i on faktycznie mi to normalizuje, więc coś w tym jest, że to faktycznie działa. Dodatkowym plusem tych toników dzięki opakowaniu jest to, że możecie ich używać jako takiej, powiedzmy, wody termalnej o większych właściwościach do odświeżania skóry w ciągu dnia, jeżeli jest taki ciepły dzień, pełnia lata i chcecie odświeżyć sobie właśnie twarz, to wystarczy się spsikać i na pewno poczujecie ukojenie, a dodatkowo możecie ich też użyć jako utrwalacz makijażu, ponieważ spsikanie właśnie makijażu za pomocą takiego płynu, może być to woda termalna, może być to właśnie tonik, który ma dodatkowe właściwości nawilżające, upiększające, może to być stricte spray skierowany do utrwalania makijażu. Każdy płyn w takiej formie
scala wszystkie warstwy makijażu w jedną całość, niweluje pudrowość makijażu, przez co on wygląda bardziej naturalnie i mimowoli jest trwalszy, więc jest tutaj bardzo dużo zastosowań i naprawdę serdecznie polecam te toniki, bo są świetne. I nie jedna dziewczyna już na ich temat się wypowiadała, więc nie jest to tylko moja opinia, polecam. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to tyle, więc przejdę sobie do makijażu i powiem Wam kilka słów na temat moich brwi. Ostatnio rzuciłam kredkę do brwi na rzecz pomady, która jest moim ulubieńcem zeszłych miesięcy. Na chwilę o niej zapomniałam, ale teraz do niej wracam i mogę Wam szczerze powiedzieć, że to jest mój ulubiony produkt do podkreślania brwi, bo jestem w stanie za jej pomocą zrobić najbardziej precyzyjny rysunek brwi, w miarę naturalnie wyglądający, więc to Wam serdecznie polecam. Mój kolor to taupe, czyli chłodny, neutralny brąz. Mówię chłodny, neutralny, bo bardzo dużo chłodnych brązów wpada w zielonkawe tony. Ten taki nie jest, on jest idealnie wypośrodkowanym, chłodnym, naturalnie wyglądającym brązem, więc ten Wam polecam. On też ma taką formę, że możecie stopniować sobie efekt. Zrobić bardzo jasne brwi, idealne dla blondynek, a nakładając go więcej możecie stworzyć ciemniejsze brwi. Więc jeżeli szukacie jednego produktu do podkreślania brwi, przykład dla klientek, to ten odcień taupe będzie idealny. Do tego oczywiście nadal dorysowuję pojedyncze włoski za pomocą cienia z palety Golden Rose, której już nie muszę Wam przedstawiać, bo pokazuję ją non-stop, ale jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że kiedy macie pomadę do brwi albo jakikolwiek produkt w formie takiej żelowej, zamkniętej w słoiczku, to musicie koniecznie kupić płyn Inglot Duraline, który możecie wkropić do środka i tak jakby odnowić zeschnięty produkt. Więc jeżeli decydujecie się na tego typu produkt, który po otwieraniu słoiczka mimowoli wysycha, musicie mieć właśnie ten płyn Inglot Duraline, który ratuje zeschnięte konsystencje. I bez tego płynu, no po prostu szkoda tego typu produktów, bo one mimowoli wysychają. Jedynym, co możecie zrobić, kiedy nie macie tego płynu Duraline, to po otwarciu słoiczka, w trakcie malowania nie zostawiać go tak normalnie położony na stoliczku, tylko dawać go do góry nogami. Wtedy automatycznie tutaj powietrze nie wchodzi, przynajmniej w tym czasie, kiedy się malujecie. Więc to Wam polecam robić, ale bardziej polecam Wam zakupienie właśnie Inglot Duraline i moim zdaniem to powinno być w komplecie. Jeszcze jedną rzeczą z Inglota, którą chcę Wam polecić, są pigmenty. Ostatnio robiłam bardzo dużo połyskujących makijaży właśnie z użyciem pigmentów Inglot, ponieważ to są moje ulubione pigmenty. Z nimi mi się najłatwiej pracuje i one też mi dają taki największy efekt wow. A jeżeli lubicie używać pigmentów, brokatów w makijażu, a nie stosujecie żadnej bazy pod te kosmetyki, to polecam Wam zaopatrzyć się w bazę pod pigmenty i brokaty firmy NYX. I to jest baza, którą możecie również wykorzystywać jako tradycyjną bazę pod cienie w przypadku bardzo tłustych powiek. Ona jest hardcorem, więc wszystko Wam utrzyma. Natomiast ona się świetnie sprawdza właśnie nałożona na już gotowy makijaż, wklepana i następnie na to nakładamy pigment, on się chwyta po prostu tak mocno, że nic nie jest w stanie go ruszyć, a dodatkowo wybijamy z niego dzięki tej bazie najwięcej pigmentu i najwięcej błysku, jak to jest w ogóle możliwe, więc ostatnio pobiła ten żel z Kreolanu, którego używałam wcześniej do tego typu makijaży i mam wrażenie, że ona jest jeszcze skuteczniejsza i jeszcze bardziej podbija to wszystko. Naprawdę daje czadu, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to polecam, bo Wasze pigmenty i brokaty na oczach wejdą na totalnie inny level, obiecuję Wam. Będziecie zachwycone i nie użyjecie już pigmentów i brokatów bez tego czegoś. Jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, to pewnie wiecie, że przedłużałam sobie rzęsy metodą 3 bądź 4 do 1, różnie to bywało, ale musiałam z tego na jakiś czas zrezygnować ze względu na porysowaną rogówkę. Krople w żelu, które stosuję, żeby to wszystko wyleczyć, mają jakiś składnik, który po prostu rozpuszcza mi klej i rzęsy mi się totalnie posypały, więc nie byłoby sensu uzupełniać ich
na chwilę, bo i tak by się to wszystko rozpuściło, więc wróciłam do pasków sztucznych rzęs i po takim długim czasie, chyba 4 czy 5 miesięcy nieużywania rzęs na pasku, czuję różnicę w jakości. Wszystkie rzęsy mi przeszkadzają i jedyne rzęsy, których nie czuję, które są na tyle mięciutkie, że nie dają mi uczucia dyskomfortu, to rzęsy Sminko. Największe rzęsy na grubym pasku, jakie kiedykolwiek miałam na oczach. I dopiero teraz czuję tą różnicę, bo stosując rzęsy regularnie, możecie sobie przykleić ciężkie, twarde rzęsy i nie czujecie różnicy, ponieważ oko jest przyzwyczajone. Natomiast po dłuższej przerwie, przy wrażliwych oczach, naprawdę czuć różnicę w jakości. Jeżeli macie wrażliwe oczy, to nie polecę Wam żadnych oprócz Sminko, bo są najdelikatniejsze przy takim efekcie puchatych, gęstych rzęs. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców, bo pojawiło się kilka nowych produktów, które polubiłam, ale pojawiły się one stosunkowo niedawno, więc jeszcze chcę je troszeczkę wybadać, zanim się o nich wypowiem. Może pojawią się w przyszłych ulubieńcach, kto wie. A nie będę też pokazywać Wam tego, co już znacie, bo to by było na maksa nudne. Pamiętajcie, żeby napisać mi w komentarzach, jakie są Wasze typy w tym miesiącu. Zawsze z tych komentarzy wyłapuję perełki dla siebie, więc zawsze na nie czekam. I tak, to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za oglądanie. Buziaki. Pa, pa.